Witam, Tywichu 1993, a to jest kolejny odcinek sezonu 5 Minecrafta. Wybaczcie, że długo nie było odcinka, ale byłem w podróży i nie zdążyłem jakoś dać informacji o tym, dlatego teraz wróciłem właśnie wczoraj, wyspałem się i właśnie teraz nagrywam, więc wybaczcie, że nie było taki długi czas odcinka żadnego. Nie musicie się martwić, ja jestem, ja żyję, nie umarłem. Dobra. Jestem na sezonie 5 w tej chwili, ponieważ no, Crash Landing się już kończy, ostatni odcinek to tam dużo nie zostało do zrobienia. Oczywiście zakończę Crash Landing niedługo, pewnie dzisiaj nagram już zakończenie. A tutaj bym chciał, mam ten projekt, żeby zrobić bardzo duży reaktor z Big Reactors. I teraz tak, nie będę robił największego, ponieważ to nie ma sensu całkowicie. Ale zrobię taki dosyć duży. Mam już przygotowane dosyć dużo reaktor casingów. Tu jeszcze się grafit robi dodatkowy, żeby... bo zabrakło, a będę potrzebował więcej. Przyda się też builder wand i miejsce po ten reaktor. Ten reaktor, on będzie miał wymiary 19x19. I będzie w środku... No, zobaczycie sami. Reaktor będzie chyba tutaj. No, to jest dosyć dobre miejsce. Tylko tych drzew się musimy pozbyć. Bo będą nam przeszkadzać i to bardzo. Dobra. Więc to by było gdzieś. Czekaj się, może jeszcze tutaj tu poprawię i tu poprawię. To będzie na powierzchni. Nie chcę tego zakopywać gdzieś tego reaktora, ponieważ on będzie dosyć duży, widowiskowy. A tak naprawdę będzie klockiem. Tak po prostu i co tam. Może być. O. Więc musimy najpierw dać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tylko muszę pomyśleć, czy się czasami nie mylę w tym całym moim obliczeniu. Raz, teraz pokazuję. Teraz robię miejsce, znaczy sprawdzam, czy będzie pasowało tam, gdzie będą paliwowe pręty. Ups. Bo nie jestem pewny. Tak, jest dobrze. Tak będzie ok. Nie, nie będzie ok. Momento. Tego tu nie może być. I tego też nie. Tak. Może być jakby. Jeszcze tylko sprawdzę tutaj jedną rzecz. Bo chodzi o to, żeby te pręty były tak mniej więcej. Dwa. Tu będzie ściana, tam będzie ściana, tu będzie. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups. Tu. Tu. O. I koniec. Jest mega dobrze. I tak to właśnie będzie. Dobra. Więc. Robimy. Ogólnie. Czemu ja tak robię? Nie wiem. Tup, tup. Policzyć. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Good. I jeszcze w tą stronę. Ale to już nie muszę tym robić, tylko po prostu wezmę sobie Builder Wanda i powinno być ok. Trochę tego będzie. Wow, wow, wow. Trochę dużo. Dobra, więc mamy podłogę. Podłoga wygląda tak, a nie inaczej. No podłoga po prostu. Będą potrzebne nasze filary. Filary będą miały wysokość i tutaj się pojawia problem, bo nie za bardzo wiem, jak chcę to wysokie zrobić. Mogę to zrobić 19 kratek w górę, ale to będzie za super mega dużo i nie jest tak za bardzo... to potrzebne, ale co tam, raz, dwa, czekaj, od tego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, taki już by wystarczył, ale idziemy na całość, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, to będzie super. I tutaj tak samo, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. No i musimy to połączyć, bo jak żeby inaczej. Ej, to jest za wysoko. Będzie o jeden wyżej. Co tam? I teraz musimy tym oto narzędziem zrobić sobie dach. Po co ja takie wielkie to robię? Poważnie. O. To będzie za duże. Ale co tam? Dobra, jeszcze tylko zobaczmy szkło. Reaktor glas. Będę potrzebował tego mnóstwo. Chyba, że bez szkła zrobimy, ale nie, małe szkło, chcę widzieć coś w środku. Więc tak, potrzebuję fused quartzu albo hardened. Oj. A! O! Fused quartz albo to. Tutaj obsydian jest potrzebny i teo. Obsydian lead. To nie jest problemem. Quartz mam mniej, więc niech będzie to. Po prostu do alloy smeltera się włoży i będzie ok. Obsydian mamy w dużej ilości. Obsydian. A ten szkło będzie tylko z jednej strony. Najlepiej będzie tak właśnie. Obsydian. Tu mamy obsydian sproszkowany. A tu jeszcze lead spoczyny. Lead. Op. Tego mam więcej. Jej. Ale to będzie wielkie. Wow. Już to widzę. Dobra. Tu mam alloy smeltery. Bum, bum. Bum, bum. Ups. Bum, bum. Dobra, niech to się robi. A ja idę tam dalej robić ten reaktor. Okej, okay, góra jest zrobiona. Tutaj już tylko zostało jedno to. A to nie będzie problemem. A problemem będzie brak reaktor casingów. Największy. Łep. O cholera, za szybko spadam. A. Good. Bum, bum. Yeah. Dobra, teraz tak. Wiatraszki pójdą w cholerę, jak to będzie gotowe. Aha, paliwa będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo potrzeba. Nie wiem ile mamy, dlatego jest to może trochę problem. Bo to nie będzie zaoszczędna energia. Jelorium 145. Nope. Musimy zrobić więcej. No i wyładowałem nasz... ten, dobra. Jelorium idzie tutaj, niech się przetapia. Będę potrzebował go jeszcze znacznie, znacznie, znacznie więcej. W cholerę więcej. Ups. Ups. Dobra. Tak, więc będę potrzebował jelurium. Tutaj idzie. Dobra. I spróbujemy zrobić jedną ścianę. Zobaczymy, jak to będzie. Ile to mi wykończy zapasów. Wow. No, powiem wam, że może to na dwie ściany będzie. Ło. O nie. Super, ściana jest gotowa. Dobra, na dwie ściany mam. Pięknie, jeszcze trzy. Ho, ho, ho. To będzie normalnie arcydzieło. Kwadratowe. Kończy mi się paliwo. Nie to, tylko to. Op. Super. Mm.
super. Mamy dwie ściany, nie ma tego, dobra, robimy dalej. Co do tego szkła, to ja się zastanawiam, czy na pewno no, trochę to, tego szkła pójdzie. Obsydianu mam dużo, więc to nie będzie problemu, ale nie wiem, czy chcę całą ścianę robić ze szkła. Może po prostu zrobię jakąś tam część ze szkła i będzie dobrze, bo z tego będzie tylko 16 kawałków szkła do reaktora, więc to po prostu bym zrobił jakoś tak, no wiecie, tutaj, że będzie, zresztą zobaczymy, co to będzie. A teraz mi się tam robi jeszcze dodatkowo grafit, żeby zrobić więcej kawałków tego Yellowrium. Yellowrium 400, dobra, może być. Potrzebuję dużo więcej tego i grafitu, grafitu, grafitu. Tyle grafitu potrzebuję, że ho, ho, ho. Dobra, więc mamy 19 kawałków tego szkła i teraz muszę to jakoś obliczyć, żeby było w miarę prosto na środku. Z tego co widzę, to tu jest środek. Tak na oko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jej, moje oko jest zajebiste. Dobra, więc tak. Szkło będzie gdzieś tak, nie za bardzo. No, takie coś wystarczy w zupełności według mnie. Chociaż tutaj do przodu, nie? Zrobimy tu może trochę wyżej. O. I teraz zrobimy sobie tak. I tak. Więc wykorzystaliśmy całe szkło i tak będzie ok. Według mnie. Tu możemy kontrol. Nie, kontrol będzie tutaj. I będzie ok. Dobra. Do tego będę potrzebował kontrol rody, ale ile? Nie mam pojęcia. Muszę sprawdzić dokładnie, ile tu mamy tego. Więc to będzie odtąd, to tu, to jest tak, raz, po dwa. To, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, raz, dwa, czekaj, pomieszało mi się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem razy siedem będzie, okej, okay. To będzie 54. Jakoś tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda po zrobieniu dziur. Fajnie nawet. Nie mam już paliwa. Dobrze, że miałem te buty. Więc pozbierajmy sobie to. Przy okazji się zrobi tutaj to, ale nie mam paliwa, więc nie zrobi się teraz. Będę potrzebował jeszcze dużo tego Yellowrium Fuel Rodu. Steel, graphite, steel. Ile ja mam stali? To jest bardzo ważne, żebym wiedział, ile ja mam stali i na ile mnie stać. Syty. Co? Naprawdę? Niedobrze. Stal, proszę się robić. Czemu to stal się nie robi? Kolczołg, nie ma kolkołka? Czyżby? Naprawdę? Really? Tyle stali ja zużyłem? Oh fuck. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ups. Muszę pomyśleć tutaj nad tym, żeby jakoś sobie może z tym poradzę. Już nawet wiem jak. Gdzieś tu powinien być void pipe. Albo tank? Nie, tanka nie chcę. Void pipe. Mamy void pipe. Fluid void pipe. Ten fluid void pipe może idzie bezpośrednio tutaj, może iść tutaj. Podłączymy tutaj.
I on będzie się pozbywał tego creosote oila i sprawiał, że tu będzie to zacznie działać po prostu. Jej. Bo jak to zacznie działać, znaczy jak to będzie puste, to zacznie działać i będzie nam robiło call coke. O, już tu działa, dobra. Super. Teraz tak, sytuacja z napełnieniem jetpacka to nie będzie trudne. Dobra, mi się napełnia jetpack, teraz patrzcie to. Jakiś bug mi się tu stworzył. Co to jest? Co to jest? Lol. Nie, chodzę w tym. Nie, co to jest? What the fuck? Pewnie z drugiej strony też jest. A, naładuję sobie przy okazji to. I to przy okazji. Teraz starczy, nie ma czasu, żeby ładować. Zobaczę to na górze. LOL. Naprawdę? Heh. Śmieszne. Ciekawe, od czego to się zrobiło. No nic. Zobaczmy, jak tam jetpack. Może być. Pasuje. Dobra. Będę potrzebował chyba więcej grafitu, chociaż nie jestem pewny. Na razie to wystarczy. Więc zrobimy sobie to. I. Tum, tum, tum. Dobra, właśnie mi się skończyła całkowicie stal. Mam dwa rozwiązania na to. Mogę po prostu czekać, aż tutaj się ta stal będzie robiła. Powoli, 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 bardzo powoli. Albo wkładać tutaj czarkol i robić stal, no, czarkolem. To zależy, ile ja mam czarkolu. Chociaż z tego co wiem, to czarkolu nie mam za mało. To może będzie dobrze, jeżeli przyspieszę tworzenie stali i po prostu tutaj wykorzystam to, te induction smeltery. By było fajnie to zautomatyzować, ale nie ma sensu, bo to tylko pod to by było. Będę potrzebował na pewno iron. Ile ja mam ironu? Iron? Czekaj, czekaj, czekaj. Wyjście 3000. Iron, gdzie on jest? Kurde, nie mogę. O, tu jest. Byłem ślepy. Wii, wii. Więc tak. Tum, tum. Tum, tum. Pam, pam. Pam, pam. Trochę będzie lepiej to się tworzyło. 64 tutaj. Tu się tworzy cały czas, chociaż bardzo wolno. To jestem skazany na czekanie. Ale zanim pójdę czekać, to zobaczę, ile tu jeszcze mi brakuje. Tylko to. To niedużo. Plus dochodzi to całe wnętrze. To jest już dużo. Bo ile tu ma wysokości? Raz, dwa. Muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15, 16, 18 wysokości. 18 wysokości. Dobra, poczekajcie, gdzie ja tu. To, kalkulatorek. 18 wysokości. O Boże. Nie. 972 razy. Potrzebuje to 972. To wymaga po 6 stali 1. Będę potrzebował 5832 sztuki stali. Fuck! Nope. I co teraz? Oh my god.
Może jednak zautomatyzowanie tego będzie zajebiste. Bo bez zautomatyzowania tego, to ja będę to robił chyba rok. A przy okazji, o fuck, pomyliłem się. Się zrobi to. To będzie ok, myślę. Tyle stali! Ile to było? 6000 stali. Ok. Może ja jednak, może się pomyliłem. Fajnie by było, gdybym się pomylił w obliczeniach. Nie! Nie, 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 nie. Tu. Ła! Tu. Dziękuję. I tu już mi skończyło się. Super. Mega. Dobra, ludzie, zrobiłem tak. Zautomatyzować to nie będzie problem, bo wystarczy parę kabelków. I też tak zrobię. Tutaj muszę tylko sprawdzić, czy mamy wszystkie wejścia. Wejście, wejście. Z przodu tu jest nie za bardzo. Czy ja mogę to przesunąć w prawo? Obrócić? Mogę. Dobra, więc tak. Niech od tyłu będzie wejście energii, żeby miało tutaj jak najwięcej do tworzenia, bo jak widzicie, dosyć mało stali się produkuje z tego, więc trochę będzie tego całego produkowania. Tutaj my ile tego mamy? Ten kolkok strasznie wolno nam przybywa. Muszę zobaczyć tutaj. Cały czas jest na plusie. Tak. To się tworzy. Może tą rurę przeniosę w inne miejsce. Czy ja mogę tutaj to dać? Oj, nie tu. Czy tu mogę dać? Mogę. Super. To z tego się pozbywamy tu i to wszystko leci do tego. Super. Teraz będzie szybciej. Automatyzacja tego. Jak to było? Jak to było? Applied Analytics to było tak. Będę potrzebował Precision Export Bus. Precision Import Bus już niekoniecznie. Zwykły Import Bus wystarczy. Ale Basic Export Bus. Precision Export Bus. Potrzebuję złotego Basic procesora. Dobra, Export Bus. Mam procesory, nie mam tego. Mam to, nie mam tego. Mam to, nie mam tego. mam to, nie mam tamtego. Fuck. To mam, nie mam FluxDasta. Mam wszystko. Jej! To nam się wyprodukuje ręcznie. Chociaż chyba... Nie, dobra. Mam przecież. Crafting, nie? Gdzieś tutaj. O, tu jest. Crafting. Precision Export Bus potrzebuje 4 razy. Widzicie, jak miło. Dobra, teraz tak. Basic Import... Nie, czekaj. Basic import wystarczy 1, znaczy 4. Bo importować będziemy wyciągać. I tutaj to cała jest automatyzacja. Wszystko zrobione. Znaczy jeszcze niekoniecznie. ME cable potrzebny. Dobra. I teraz tak. Po kolei. Najpierw kolorki, bo nie widzę co za bardzo. To jest tył. Może być. Ustawimy na niebieski kolor. A teraz góra. Może być. Tak. 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 I teraz tak. Basic export. Nie. Import.
Wchodzimy tutaj. Basic export tutaj. I teraz musimy tu ustawić stal i call. I to nam ojej. Nie tak. Da się to jakoś wyodrębnić? Tak, da się. Nice. Ale to mi daje problem kolejny, bo mam za mało import busów. Fuck. Import busy, ale jest, czekaj, bo za mało jest slotów ogólnie. O, fuck. Jak to zrobić? Niech pomyślę. Jeżeli ja tu zrobię już od razu ten tam call i będzie cały czas zapas pełny, czyli to nie powinno być problemu. Ważne, żeby utrzymać ten zapas i to powinno być działać non-stop. A, i tak powinno być ok. To będzie uzupełniać, więc nie powinno być problemu. Dobra. I jeszcze tylko to. Tum. Boże, jak to wygląda. I tyle. Tylko, że tu mogę zrobić to trochę inaczej. A, tak może być. Zaoszczędzić się trochę na miejscu. No. Good. Tu tak samo mogę zrobić to bez tego, ale... Czemu by nie? I trochę tutaj zoptymalizujemy kable. Czemu nie? Good. Dobra, tak jest dobrze. To nam będzie produkować non-stop nasze rzeczy. Ile mamy stali? A tu nie sprawdzam stali, lol. Dobra, pewnie dużo mamy stali, więc nie powinno być problemu. Steel. Mamy 108, 103, 104, 105. Dobra. To by było na tyle na ten odcinek. Tu się robi. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i ja będę awczył, aby zdobyć dużo stali. I zrobimy ten reaktor. Tak więc to by było na tyle. Tak więc pa, pa i trzymajcie się. Cześć!